Gram od niedawna. Lubię to robić. Gram w teatrze od listopada zeszłego roku i to jest coś mniej więcej rok. Gram w grupie teatralnej Przebudzeni działającej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło Wostrudzie od 2015 roku. Od 13 lat gram w teatrze i sobie mam marzenia, jak się spełnią marzenia, to wtedy się ożenię z Miruszem. Gram od roku. W listopadzie właśnie minął rok, od kiedy właśnie należę do grupy Przebudzeni. Gram od 15 lat. Moją pasją jest teatr. Gram od 3 lat, jak dobrze pamiętam. No, interesuję się teatrem, ale chyba nie wiem, może mocniej muzyką, kocham muzykę. Gram od roku. Teatr Przebudzeni, który wcześniej miał nazwę grupy teatralnej, powstał niemalże 13 lat temu. Z inicjatywy pana Mirosława Borejko jeszcze żyjącego, bo miał taki pomysł na pracownię teatralną, żeby właśnie przy warsztatach terapii zajęciowej powstała pracownia teatralna. I rzeczywiście takie były początki. Spotykaliśmy się codziennie, próbowaliśmy trochę warsztatu, trochę teorii i taka pracownia bodajże funkcjonowała przez rok, czy może troszeczkę dłużej. I ona była bezpośrednim impulsem do tego, że powstała grupa teatralna. Znowu na Brudzieli, znowu to samo, znowu na Brudzieli, znowu na Brudzieli, to samo na Deptali, znowu. Znowu na Brudzieli, znowu na Deptali, znowu. Przekształciliśmy tą pracownię teatralną w typową grupę teatralną ludzi, pasjonatów, którzy chcą tworzyć teatr i chcą poprzez scenę mówić swoim językiem o swoich sprawach. I rzeczywiście okazało się to trafne, bo funkcjonujemy tak już od 13 lat. Idą sobie. Troszkę głośniej. Idą sobie. No idą sobie. Pamiętaj, że tam jest duża scena. Wydaje mi się, że najlepsze podejście do osób niepełnosprawnych, tak zwanych niepełnosprawnych, jest wtedy, gdy, ja to zawsze powtarzam, gdy postawimy ich na równi z sobą. I wtedy jakby ta granica się trochę zaciera. Po prostu widzimy drugiego człowieka nie przez pryzmat jego niepełnosprawności. To w środę normalnie, 7 grudnia, próba spektaklu. Będziemy mieli nas dobrego w ODK, bo zamek zajęty jest. Zetknęliśmy się z twórczością osób niepełnosprawnych na przeglądach i zauważyliśmy niepokojącą sprawę, a mianowicie osoby z niepełnosprawnością często były poprzez scenę jeszcze bardziej infantylizowane albo jeszcze bardziej pogłębiana była ta niepełnosprawność, ponieważ dobór repertuaru był bardzo nietrafny, szczególnie jeśli chodzi o osoby dorosłe, które odgrywały na przykład postacie bajkowe albo jakieś kabaretowe i to w dodatku jeszcze nie dobrze zagrane i niedobrze dobrane. I to stanowiło taki niestety zły obraz kondycji teatru osób niepełnosprawnych w środowisku. I myśmy sobie postawili za cel, że pokażemy, że osoby niepełnosprawne mogą być dobrzy aktorsko, mogą tworzyć własne, dobre sztuki i niekoniecznie muszą być tylko jako
no, statyści na scenie, tak? Tylko że mogą być twórcami. I chcieliśmy ten środowisko właśnie poprzez taki nurt przebudzić. Stąd Teatr Przebudzeni. Myśmy się też przebudzili, pracując z nimi. Teatr to życie, życie z teatrem. To jedno odpowiedź na pytanie być albo nie być. Dla mnie teatr to jest pasja moja. Lubię to robić. Lubię jako nasza grupa zwycięży. Lubię to robić bardzo, bo to lubię, to jest moje granie ulubione. Lubię się spotykać z moimi przyjaciółmi, z panem Darkiem, z panią Moniką. I to lubię, to jest moja pasja. Można się zrelaksować czasami. Teatr dla mnie, nigdy nie sądziłem, że będę grał w teatrze, ale teraz jest dla mnie wszystkim. Scena to dla mnie świętość. Będąc na scenie, grając na niej, odczuwam wielkie szczęście, radość i chcę przekazać publiczności całą istotę, cały sens przedstawienia i żeby wszyscy mnie zrozumieli. Teatr jest dla mnie pewnego rodzaju terapią, ponieważ mogę zapomnieć o przykrych, trudnych doświadczeniach, z którymi mam do czynienia w moim codziennym życiu i przede wszystkim dzięki teatrowi mogę nawiązać wzajemne relacje i przede wszystkim chodzi o to, abym się jeszcze bardziej zintegrował i żył wśród ludzi. Teatr Przepuszczeni Szatnia to kranie Szepy się osienić mi rusza. Teatr to jest dla mnie takie odrębnienie od życia codziennego, od pracy, od obowiązków codziennych. Po prostu uwielbiam to robić. Odskocznie od codzienności. Teatr. Życie to teatr. Nie wiem, co się tutaj dzieje. Nie rozumiem, ale nie wiem, o co tutaj